Myślisz, że to świetliki? Nie. Nie sądzę. Czemu zarażeni mieliby być tak blisko laboratorium? Bill wykorzystywał je w celach obronnych. Może oni robią to samo. Tak, bardzo możliwe. Jaho! I Sayuki z tej strony, witam serdecznie. Ojo, zamknęli za nami bramę. Okej, niech będzie, niech będzie. Powtórka z rozmowy. A jakże? Zanim pójdziemy dalej, pozwolę sobie zrobić to, co do tej pory, czyli... A właściwie to ja to chyba obiegłam, zanim przeciągnęliśmy tu ten, prawda? Bo przecież wyszliśmy tu z drugiej strony. To chyba nie ma co... Zaraz, nie, można obiec drugi raz, bo przecież wczytałam grę. A wczytanie gry oznacza, że może gdzieś tutaj coś być. Jak zwykle, jak zwykle. A co to za low graphic engine? Graphic... O to światło podobne mi ostatnim razem chodziło. Ta gra, powiem wam, grafika jest fenomenalna, naprawdę. Im dłużej ogrywam i edytuję... No, możemy wrócić z powrotem. Tym bardziej jestem zachwycona tym, co tu się dzieje i tym, jak to wszystko wygląda. Ciekawe, czy możemy teraz wrócić do pokoju i podnieść jeszcze raz szmatki czy coś. Tam nie chcemy iść. Zaraz się przekonamy. A tak, kolega muzyk. No nie, poważnie. Poważnie. Naprawdę. I teraz w takiej sytuacji nigdy nie wiem, czy po prostu czegoś wcześniej nie podnieśliśmy. W sensie podnieśliśmy, ale gra nam to teraz zresetowała. Czy po prostu przez wczytywanie gry w ten sposób mamy bonusowe rzeczy do podniesienia niektóre. Jedyne co wiemy, to to, że na pewno nie zejdziemy już na dół, bo Joel zablokował przejście. Jaki mały globusik i buty, o nie zauważyłam wcześniej. Mówiłam, że dziewczyna w modeling idzie. Chyba, że to jest imprezowy style. O, łapacze snów. Patrzcie, człowiek dwa razy musi gdzieś coś wdepnąć, żeby zauważyć inne rzeczy. Ach. Zabezpieczyli się, żebyśmy nie przeszli z powrotem. I tak zobaczę jeszcze, czy możemy tu zejść na dół. Ale czuję, że właśnie bardzo dobre... Dobry szczegół, możemy tam wejść? Nie. Nie chcę nic mówić, ale chyba słyszałam klikacza. Okej, never mind. Co podnieśliśmy? Suplementy to nasze. Maski z głów. Możemy lecieć dalej. Eli! Jest. Skakuj, tak? Skakuj na konia. Tak. Dokładnie, dokładnie. My chyba nawet zdążyliśmy się tędy przejść kawałek i zatrzymać się zaraz tutaj gdzieś, prawda? Tak mi się wydaje, że już taki zrobiliśmy fragment. Wio. Okej. Idziemy. Uwaga! Upsi! Ale tutaj to już sobie pójdziemy pieszo. Tyle rzeczy do oglądania. Nie ma opcji, żebyśmy pominęli tutaj cokolwiek. Źródełko, fontanna. Och, tyle głośników. Pusto. Tak, myślałem, że kogoś już spotkamy. Chodźmy do środka. No, dokładnie tak. Dobry pomysł. O ja, Skyfolding! Ale na niego też się nie da pewnie wejść. Czas zostawili drabinę. Nie, żebyśmy nie mogli podskoczyć i tam wejść, ale nie, po co? Tutaj autobusy tam zostawiały. Byłeś tu kiedykolwiek? Co, uniwersytet? Tak. Dlaczego nie? Bo urodziła się Sara. Byłeś żonaty? Przez chwilę. Co się stało? Okej. Zbyt wiele? Zbyt wiele.
Podoba mi się ta opcja dialogowa za każdym razem. Oni ją tak delikatnie przechodzą. W sensie Eli. To jest jeden z pierwszych razy, kiedy Eli tak naprawdę nie naciska Joela na to, żeby jej. A, wskazówka. Okej. Na to, żeby jej powiedział, co się stało. Koniecznie, bo tak. Więc to jest fajne, przyjemne. Ach, ta roślinność w tej części. Poważnie. Jeżeli jeszcze nie graliście w The Last of Us, a chcielibyście, a jesteście tacy bardziej do przodu technicznie, że wolelibyście grafikę nowszą, bardziej realną, to zdecydowanie łapcie remake. Trochę kosztowny, jeżeli macie już oryginał i remaster i kupujecie to, ale jeżeli to jest wasz pierwszy zakup, to w sumie taka cena jak każdej normalnej premiery ostatnio. Jakby nie było, zrobili on podstaw, więc w sumie wsadzili w to całkiem sporo energii. Med. O! Thank you. Idziemy dalej. Jak pójdziemy tutaj dołem? A przejście i tak jest tam dalej, więc sobie najpierw zrobimy tę stronę jeszcze. Tu jest jeszcze jeden namiot. Pom, 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 pom. Nożyczki i cała reszta. Bardzo chętnie. Nie odmówię, pójdę. Tylko tak, teraz tak. Czy pójdziemy górą od razu? Musimy się tu przejść. Czemu nie? Tu chyba nic nie leży. Ogłoszenia po raz kolejny. Tak, basketball. Baseball oczekuje na graczy. Kałuża, o ja. Kałużę w tej grze po prostu uwielbiam. Patrzcie na to. I fakt, że jak się przebiegniemy przez kałużę krwi, to zostawiamy po niej ślady, też jest niesamowity. O, nawet, że da się to czytać, ale zostawię to dla kogoś, kto ma ochotę zrobić pauzę. Tak gramy w 4K, to można dobrze, dosyć otworzyć, powiększyć. Może jak nie zapomnę, też sobie przeczytam przy edycji. Mogę zapomnieć, bo zazwyczaj nagrywam po kilka odcinków na raz. Między tym a poprzednim była przerwa na nagranie Dying Light, więc dlatego czasami nie do końca jestem pewna, w którym momencie dokładnie skończyliśmy. Przyjrzyjmy się z bliska, bo potem nie będziemy mieć takiej okazji. Do czego to służy? Co to jest? To wszystko to. Niech mi to ktoś wyjaśni. Zacienienie, żeby słońce tak nie patrzyło w oczka? Przez okna? O, nie wspniemy się. Nie da się wspiąć tam do góry. Że to co, namioty? Czy tu sobie podejdziemy na razie? Tu sobie podejdziemy, jakbyśmy chcieli wejść jak do siebie. O, patrzcie, jakie mieli posterunki eleganckie. No tak, tam też w sumie jeden minęliśmy. A tu co? Też coś ładnego pewnie stało. Jak zawsze. Oj, 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 no. To nie wróży dobrze, prawda? Rozwalone wszystko. Zupełnie pozamykane. Nikogo na pierwszym posterunku. Nikogo tutaj. Nigdy nie woła, żebyśmy zawrócili i szli w inną stronę. Tam zasłonięte w ogóle. Na żadnym posterunku nikogo nie ma. Już nie mówię, żeby było widać światła w oknach, no bo wiadomo, że światła tutaj ciężko, ale... Masakra. Ale budynki, ale tło, ale... Ła! Chwila na podziwianie widoków. Eli się przeszła bliżej, nazwy się zrobiło zbliżenie. Zoom się nam zrobił. Med. Widzę, że leży, ale jeszcze się przejdę tu, na wszelki wypadek, bo nigdzie nie wiadomo. O, amunicja wreszcie do broni, której brakowało mi amunicji. W sumie. Param. A tutaj nic. A jednak coś. Oj. Łatwo tu utknąć na niektórych rzeczach. Speed limit. No parking. O, czekaj, przeczytamy? Możemy przeczytać? Powinniśmy. Labo Richarda Harringtona.
Podejdziemy tu, zobaczymy, czy coś jeszcze powiedzą. A to i tak trzeba będzie na koń i skakać. A to za chwilę. Zero komentarza jeszcze, że nie można wejść i wszystko pozamykane. W sumie to nie musi być główne wejście też, prawda? Może być zablokowane, a wejście ogólnie jako takie mogłoby być dalej. Też nie jest wcale takie, wiecie, odrealnione, oderwane od rzeczywistości w tym momencie. Trochę światła rzućmy na to, na ten namiot też. Patrzcie, no nie chcą nas wpuścić tam. Oczywiście eksploracja jak najbardziej. Podziwiajmy widoki z tej strony. Nie mogę, ale to świetnie wygląda. I znak stop. O, dziękuję. O, witam. O. Czy znajdziemy jakiegoś żywego świetlika? Miejmy nadzieję. Ciekawe, czy to był komentarz do tego, co znaleźliśmy. Eric Griggs? Eric Griggs, jak będzie w ten sposób, z takim mocnym akcentem nierealnym, ale takim, wiecie, naciąganym. Pogięty troszkę. I wciąż bardzo, bardzo cieszę się, że w tej części zrobili tak, że możemy od razu rzeczy czytać, a nie musimy otwierać za każdym razem plecaka, żeby wyjąć to, co podnieśliśmy dopiero co. Wiecie, takie błędne koło. Joel podnosi i chowa w kieszeń, żebyśmy mogli tą kieszeń otworzyć potem. Wskakuj na konia. Siup, siup, siup. A nie, jednak dobrze mówiłam. Trzeba tu przeskoczyć. Patrzaj, patrzaj, co tam jest. Hej, a może tam? Tak, to chyba jakieś wejście. Pum, pum, pum. Zamknięto na amen. Musimy znaleźć inne wejście. Może przejdziemy górą? Byśmy się oboje nie zmieścili tędy. Właśnie, a czemu nie górą? Moglibyśmy się podsadzić, chociaż nie, bo Eli by przeskoczyła i by nas nie wciągnęła. A co nam da, że wejdzie z drugiej strony i otworzy? Nic. W sensie nie otworzy. Co nam da, że przeskoczy, bo otworzyć to nie otworzy, bo nie miałaby się na czym zaprzeć. To jest lokalizacja, którą wyjątkowo bardzo lubię. Ten kocz zawsze był pomarańczowy. Ponieważ wchodzę tutaj i zawsze mówię tak. No nie, taki fragment tylko po to, żeby się nabiegać i niczego nie podnieść. Tutaj, no nie. Za każdym razem. Za każdym razem. Ale wiem, po co to jest. To jest po to, żebyśmy próbowali znaleźć, jak się dostać dalej. Między innymi. Potem podchodzę z tej strony i znowu jest... I tu też nic nie ma. O nie. Całkowicie prawdziwe zaskoczenie w tym głosie było, no nie? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Fajne, co? Nic nie ma. Ale jaka grafika w ogóle tamto. Jak to wygląda teraz wejście tam. Zróbmy co zrobić nam każą. Chodźmy do tego kosza. Eli, odsuń się proszę. No tu się idzie. Na znaku prawie to samo. O, przesunęła się. Patrzcie miło. Za pierwszym razem jak grałam, to myślałam, że może trzeba zepchnąć ten samochód. Ale nie, mieli lepszy pomysł. O nie, lusterko, jakie tytanowe. Ciekawa byłam, czy się urwię. Dobra, nie do końca o to mi chodziło, ale okej. Działa, działa, działa. Oczywiście pochodzimy po śmieciach, popatrzymy, czy nie ma tutaj coś do otwarcia. Uuu. Chyba windy trochę nawet zrobione. Television. LED TV. No tak. Patrzcie, tu byśmy mogli podrzucić Eli i wejść na górę, ale już wiemy, że nie o to chodzi.
Sorry, Eli, pomóż, przydaj się. Kalos został, tyle. Dasz radę? Tu była ogromna kałuża. Elegancko. Patrzcie, a tutaj tak wysoko się wspinamy. Mieli panele rozłożone, żeby jakikolwiek prąd ściągnąć. Wciąż fajnie. I patrzcie, jak się sukcesywnie zmienia pogoda. Robi się, w sensie nawet nie pogoda, tyle co pora dnia. Eli, zeszłaś na dół? O nie, co się stało? Co się tam zaszło? Dlaczego Eli była znowu na dole? Myślałam, że znowu zejdzie. Co tu wyszło? W sensie nie wyszło właśnie, zeszło. Eli, nie tak. DNA. No, Eli? Nie? Okej. Dobra, jesteśmy w środku. Chodź, mała, podaj mi rękę. No chodź. Dzięki. Rozejrzyjmy się. No Jahuwa, jakże? A jakże, a jakże? W drugiej części te napisy na jednej ścianie, co tam były, na tej właściwie białej tablicy. Przerażające. Gdzie ty tam już wyszłaś do przodu? Poczekaj, właśnie, zobacz, amunicja, której... O! Którą możemy podnieść nawet. Patrzcie, ile tu mieli kabli. Chyba główne źródło zasilania tutaj. Do badań. Ale cisza. To naprawdę nie wróży dobrze, ani trochę. O, lodówki nie możemy otworzyć. Ej. No, to nie. O! Opryskiwacz. Drukarki. I nie tylko, bo tu widzę urządzenia takie typowo labo bardziej. No na przykład na tych u góry to się nie znam. Na tej większości też nie. O, mikrofalówka bym obsłużyła, tak? Na dole jest mikrofalówka. O! Tak! Miejsce dobre jak każde inne. Dokładnie tak, miejsce dobre jak każde inne. Czy chcemy coś ulepszyć? No miotacz ognia byśmy mogli. Właściwie to chcemy wszystko ulepszyć. No, zróbmy szybkość przeładowania, tak mało korzystamy z tego łuku. Zasięg. A, bo wymaga innych tych. Nie odzywam się, bo tu wiecie... ASMR. Nie, wiecie co? Szybkość przeładowania może na razie jeszcze nie. Zasięg, prędzej i moc. Ale to brakuje nam... rzeczy. Co w tej naszej podstawowej broni jeszcze? No i full. Na razie zostawimy resztę. A tu jeszcze. A, odrzut. Dobra. Będzie mi służyć. Na razie zostawimy resztę, bo jest nam... Wziął i przeładował. Bez mojej wiedzy. Zgody. Okej. O! Nie chcę niczego ominąć, więc zaraz będziemy szli jeszcze. O, czy tu jest skalpel? Skalpel! Tak, uwielbiam te szczegóły w tej części.
że nie podnosimy wszędzie tego samego, tylko rzeczywiście coś, co się różni. Mega. Super. A przez okna no nic nie widać. No brudno mieli, brudno. Wrócimy sobie tędy, żebyśmy wyszli za koleją. Na zewnątrz jeszcze stosunkowo jasno, ale jak się pięknie tam światło na budynku pada. Co chciałam sprawdzić? Jak stoimy z rzeczami? Tu stoimy okej. Tutaj. Rozkwianie broni zrobione. Max zdrowie chciałam ulepszyć chyba w kolejności następnej, prawda? Chyba jakoś tak. Co tam, Eli? O! Masz, weź sobie. O, chyba się trochę oburzyła. Bez latarki chyba lepiej widać. Dwa różne zdjęcia. Nieźle. Niech pamiętam, żeby to było aż tak rozbudowane. Poprzednio. Co znalazłaś? Schyliła się po coś pod spód. Ciekawe. Nic nie widać przez to światło. O, mogę podnieść tą gablotkę? Nie. Razi po oczach. Tu byśmy wyszli z tego drugiego pokoju. O! No popatrz, dzień dobry. Wow! Jak to Max? Panie, gdzie Max? Tu zrobimy i już nie będzie Max. To też zrobimy. A co? A dwa zrobimy. A co? Noże mnie zaczekaj, bo nóż czasem można podnieść. No nie wiem, no czy ulepszać? A, ulepszać. A co się będę? Bierz ten go Stanleya stamtąd. Teraz tak, tam jest. Droga dalej. Hop, hop! Świetliki! Mam tu lekarstwo na zarazę. Jacyś chętni? Nie róbmy hałasu, póki się nie dowiemy, co jest grane. Widzę notatkę, ale... Nic przydatnego. Została po nich tylko aparatura medyczna. Nie rozumiem. Spakowali się w pośpiechu i uciekli. Może ktoś został. Nie oddalaj się. To nie brzmiało dobrze. To jest droga dalej. Więc dalej, tam pójdziemy za chwilkę. Najpierw wracamy tędy. Tak w ogóle zobaczcie. Zwróćcie uwagę na to miejsce na dole. Nie da się tam wejść. O. Jest nasz wróg na dole. Wow. Nie przypominam sobie, żeby to było tak wyraźne wcześniej. Okej, wrócimy sobie tutaj, bo tu wyraźnie jest jeszcze coś do zbadania. A nas tu nie było. Po kolei, pójdziemy od lewej strony. I nią. Całkowicie od lewej, tylko nie wiem, czy Eli za nami idzie. Zazwyczaj się nie oddala za bardzo, ale czasem jak się striggeruje gdzieś drogę dalej, to już tam zostaje. Nie jestem pewna, czy to naprawili w tej części. O! Thank you. Patrzcie, ile tu rzeczy jest. I płyt, i wszystkiego. Nawet możemy krzesło obrócić. Nice. Ale okna pozamykali, nic nie widać. Nic nie widać na zewnątrz. Niezłe. Jakieś inkubatoru podobne rzeczy. Wow. To się nazywa niezłe miejsce. Jeszcze się tu przyjrzę, żeby na pewno mi jakaś szuflada nie umknęła, czy coś. Więc weszliśmy tutaj w sumie po narzędzi troszkę. Nie narzędzi, części. Zróbmy trochę hałasu. O! Zamknięty, ty. Dobrze. Brawo! Ło. Cały czas tu byłaś, dziewczyno, nie strasz.
Dobra, zamknięty pokój, więc powinny tu być fajne rzeczy do podniesienia. O tak! Narzędzia, ale fajne. Ej, niezłe. Super. No, ładnie. Poziom czwarty. O, tu widać przez okno coś. Jeszcze lepszy widok na miejscach, z którego przeszliśmy. O. Skalpelek. Mikrofalówki. Nice. Nice. Trochę nas tutaj jakby rozpieszczają. Ło, 50 części. Nie zabraliśmy wszystkich, ale... O, tam notatka jeszcze po drodze wisiała. No tak, wiedziałam, że gdzieś tu była, ale nie pamiętałam, że akurat w tych drzwiach. Nie notatka nawet. Podręcznik. Na. Zwiększony promień bomby zapalającej. Użycie. Prawidłowe korzystanie z materiałów zapalających zapewnia większą siłę rażenia. No, to chyba mamy fajno. I jakby możemy stąd iść? Promień eksplozji zwiększa się dwukrotnie. No i super. Podoba mi się ta opcja. Dobra, weźmy broń, bo tam się coś tłukło. Sorry. O, główna hala tu będzie. Miałam mówić, że Joel coś tak mocno zwolnił nagle, ale okej. W ogóle jaki art mural. Taki na luzie bym mogła namalować, jakby ktoś chciał. Dogadamy się co do ceny, wygooglamy jak ludzie się cenią przy robieniu murali. Eli! No i poszła. I diabli wzięli dziewczynę, poszła, zniknęła, no. Ech. Patrzcie. No nie przejdzie człowiek. Jakaś tam obrazownia z tyłu. Nie da się wejść. Na dół też się nie da zejść. Zablokowali się. Idziemy? To chodźmy. Poczekaj, a może jest tutaj coś do podniesienia? A może jest, tylko mi jest niepotrzebne. O, moment. O! Poczekaj. Bo to wygląda jak droga dalej, ja nie chcę jeszcze iść dalej. A wyżej się już nie da, to w porządku. Tutaj reszta. Co oni robili z tymi windami? W sumie, jak byli zarażeni, to mogli próbować przejść na siłę. W sumie nie wiem, czy tam, gdzie Eli... Ło, ale się wystraszyłam tego u góry szmatka. Tam, gdzie Eli poszła, to tam się chyba trafia. To drzewo jest w środku mega. Ono tu oryginalnie było pewnie. Czuję, że ono tu oryginalnie. Nie mogło chyba tak rosnąć w 20 lat, co? Czy mogło? U, idziemy po kolei. 301. Elegancko tu jest. Patrzcie, jaki... O! O. Ostatnim razem, pamiętam, ominęłam jakieś przez przypadek, bo pod koniec gry wdepnęłam w drzwi, które były dalej i Joel je za sobą zamknął i nie dało się już cofnąć. Zarażeni zabili dwóch kolejnych strażników. Mają zwołać zebranie w sprawie bezpieczeństwa labu. Mamy tu cały nasz sprzęt, wszystkie dane. Personel przyzwyczaił się do życia tutaj. Muszę przeprowadzić kolejny test. Ta ogólna indolencja doprowadza mnie do szału. O! Chłopaki, jakiś komentarz na ten temat? Nic? No cóż. To nie. Ale dobra, do tamtego pomieszczenia przejdziemy sobie już w kolejnym odcinku. Wiem, że to takie może jakby... O! Niezapowiedziane, że już kończymy, ale w sumie już jest pół godziny, więc czas najwyższy. Czemu tu jest tyle rzeczy do rzucania nagle? To martwi nas na pewno.
Także dziękuję za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia i trzymajcie się wszyscy ciepło. Yahoo!